Halo, halo, witam wszystkich entuzjastów formatu Historia Pewnego Gracza, a dzisiaj kolejny odcinek i myślę, że on będzie naprawdę dosyć ciekawy, bo dzisiaj powiemy sobie o migracji. Jeszcze tylko powtórzę, w jakim byliśmy momencie, w momencie, kiedy byłem królem na 7-1. Wygraliśmy KVK, pierwszy od dawna, było to pierwszy Heroic Anthem, które graliśmy, był to początek sezonu podbojów, no i wróciliśmy na królestwo i okazało się, że ja na tym królestwie zostanę. W ostatnim odcinku mówiłem, dlaczego taką decyzję podjąłem. No ale wiecie, to żeby zostać, to było ok, w miarę już o tej decyzji powiedziałem, natomiast później przyszła kwestia tego, co dalej, że tak powiem, zrobimy na tym królestwie, tak? Więc ja miałem wtedy oczywiście mnóstwo pomysłów, rzeczy, które moim zdaniem działały źle, ja chciałem, żeby działały dobrze, jeszcze o tym na pewno sobie powiemy, ale na pewno główną rzeczą, która wtedy doskwierała naszemu sojuszowi i królestwu, to była niska aktywność i w ogóle wszystko, co można było powiedzieć, było niskie. Nie mieliśmy garnizonów, nie mieliśmy też liderów do rali, mieliśmy po prostu olbrzymie problemy. I mieliśmy też bardzo słabe liczby, bo jeżeli na przykład teraz sobie patrzymy na nasze rankingi, to one wyglądają naprawdę całkiem nieźle, nawet tutaj na tym Lost Kingdom. Czyli jeśli chodzi o moc, to ok, jesteśmy wysoko, natomiast jeśli chodzi o punkty zabicia, to też jesteśmy tutaj dosyć wysoko, tak? Czyli jesteśmy tutaj aktualnie teraz na trzecim miejscu. Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. Kiedyś byliśmy bliżej właśnie takich królestw, które wiecie, mają tutaj tych punktów zabicia, nie wiem, gdzieś tam 60-74 miliardy na przykład, z czego niektórzy to już byli gracze nieaktywni, niestety. Natomiast w sile sojuszu byliśmy tak samo, jak jesteśmy teraz, albo nawet więcej. Także porównanie jest po prostu niesamowite. Podejrzewam, że naprawdę jeśli chodzi o moc, to mieliśmy nawet tej mocy więcej, tak? Nawet może do 12 miliardów, natomiast punkty zabicia były okropne, czyli byliśmy takim totalnie jakby królestwem deadweight, tak? No i to oczywiście było coś, co chciałem zmienić, ale to już mówiłem o tym, że nie chciałem tego zmienić tak drastycznie, w sensie, wiecie, wyzerować całe królestwo albo pół królestwa. Poza tym, jaki byłby sens zerowania całego królestwa, kiedy no nie mieliśmy graczy, tak? No to dobra, wyzerujemy prawie wszystkich i co? Królestwa już praktycznie wtedy w ogóle nie będzie, no bo nie będzie graczy, którzy chcieliby w nim grać, tak? A wyobrażacie sobie, że zorganizować migrację do takiego królestwa to nie jest wcale prosta sprawa. Wtedy też nie miałem absolutnie, jeszcze nawet nie myślałem o tym, żeby zrobić jakiś tam kanał na YouTube, więc nie było w ogóle znikąd graczy, którzy chcieliby do nas dojść. No i trudno się dziwić, no bo królestwo było naprawdę w słabym stanie. Tak czy inaczej, ja stwierdziłem, że okej, spróbujemy zrobić jakąś taką akcję, w której będziemy zapraszać. No i myślałem, co jest taką rzeczą, która u nas w królestwie była fajna. No i tak jedną, tak naprawdę jedyną rzeczą, która moim zdaniem na 7-1 wtedy była naprawdę super, to był Crawl, którego już wymyśliliśmy praktycznie dwie trasy. No i rzeczywiście to był taki sposób zdobywania tych klejnotów, który wydawał mi się bardzo, ale to bardzo atrakcyjny dla graczy free to play. Oczywiście nasze królestwo, ze względu na to, jak łatwo było wygrywać pewne wydarzenia, było też atrakcyjne dla graczy, którzy chcieli, wiecie, tak jak to się często mówi, tak, pójdę sobie na jakieś Dead Kingdom i będę wygrywał wydarzenia, więc jakieś tam plusy mieliśmy, tak, byliśmy też starszym królestwem, w którym byli dostępni nowi dowódcy. Ten sezon podbojów też dużo zmienił, jeśli chodzi o dostępność dowódców i tak dalej, i mieliśmy wtedy nadzieję, że uda nam się kogoś tutaj ściągnąć, ale oczywiście było to niesamowicie trudne. Zrobiliśmy sobie wtedy, pamiętam, taką grafikę, tak, gdzie reklamowaliśmy nasz sojusz, wysyłaliśmy ją na Facebooku, ja wysyłałem bardzo często na Discordzie, rozmawiałem z ludźmi i wtedy jako król i jedyny, że tak powiem, lider migracji miałem całe mnóstwo roboty, no bo wiecie, to było mnóstwo odpowiedzi na pytania, tak, ludzie pisali, zastanawiali się, czy chcą przyjść
i tak dalej, ale najczęściej to się kończyło, tak? To w ogóle nie do porównania do dzisiejszego stanu, gdzie naprawdę wiele osób mnie się pyta o migrację, ja już o tym w ogóle nie decyduję, więc daję tylko linka do naszego tam migracyjnego huba. I u nas teraz jest taka sytuacja, że my wielu graczy nie przyjmujemy do królestwa. Wtedy to było nie do pomyślenia. Wtedy praktycznie każdy, kto chciał, to mógł do nas dołączyć. Nie było większego problemu, tak, jeżeli chciał. Ja też chciałem, żeby to były osoby, które jednak chcą walczyć, tak, żeby nie było, że po prostu zupełnie zero weryfikacji. Także rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy mają przyjść, tłumaczyłem, że chcemy zrobić odbudowę królestwa, że chcemy walczyć i potrzebujemy po prostu ludzi, którzy coś takiego chcieliby zrobić. No i okej, szukaliśmy, szukaliśmy, no i tutaj miałem nie lada szczęście i wydaje mi się, że w ogóle migracja tutaj uratowała 7-1. Tak jak mieliśmy szczęście w tym KVK, tak wydaje mi się, że mieliśmy też szczęście w migracji. Pierwsze, co się wydarzyło, to odezwał się do mnie, z tego co pamiętam, był to Mordor. Czekajcie, tylko teraz nie będę go mógł znaleźć, bo nie wiem, czy on tutaj się znajduje. Nie jest w R4 teraz, także muszę poszukać. Jest. Mordor to jest w ogóle niesamowity gracz, tak? On jest wojskowym, tak, prywatnie, tak. Te liczby ma całkiem niezłe, natomiast to jest jeden z mniej aktywnych graczy. On jest bardzo nieaktywny pomiędzy sezonami, ale bardzo aktywny w wojnie. I naprawdę bardzo fajny w ogóle człowiek. Tak czy inaczej, Mordor miał taką sytuację, że u nich w królestwie zaczęły się dziać bardzo dziwne i złe rzeczy. I oni chcieli migrować większą grupą, ale takich bardzo małych kont. Wiecie, gdzieś tam po 15, 10, 20 milionów. Sam Mordor miał konto większe, które sprzedał i chciał do nas migrować swoim kontem farmą, które chciał po prostu odbudować. I to konto, które Mordor ma teraz, to jest jego konto farma, które przekształcił i zaczął nim grać po prostu u nas na 7-1. Pomysł w ogóle u nich był taki, że oni chcieli tylko przejść na bezpieczne królestwo na chwilę, aby później znowu migrować sobie do KVK2 i znowu pograć, bo to było wszystkie te konta były dosyć młode. W ten sposób właśnie trafił do nas Mordor, tak na chwilę. Myśmy tak jakby udzielili im azylu, to było jakieś, nie wiem, może 20, może 30 graczy. Dla nas to był plus, bo mieliśmy aktywność. Wtedy aktywność w całym królestwie u nas była bardzo niska, w PH też. Mieliśmy mnóstwo graczy, którzy, wiecie, logowali się raz na tydzień albo raz na parę dni, więc to był nasz duży problem, więc dla nas to było zawsze plus, że będziemy mieli ten sojusz chociaż trochę bardziej aktywny, nawet jeśli to była cena jakichś takich mniejszych kont, które było wiadomo, że gdzieś tam z nami nie zawalczą, ale lepiej, wiecie, małe konto, które jest przynajmniej aktywne, niż gościu, który się loguje raz na 5 dni i pewnie za niedługo w ogóle całą tą grę opuści. Także tutaj, jeśli chodzi o ich migrację, to nie mieliśmy w Radzie w ogóle żadnego problemu, żeby ich przyjąć, bo wszyscy tego chcieli, tak? Wszyscy chcieli gdzieś tam wyższej aktywności. Wiedzieliśmy, że nie będzie jakby z nimi problemu. I też wiedzieliśmy, że będą na chwilę, ale tak czy inaczej nam się to w jakiś tam sposób opłacało. No i historia pokazała, że Mordor został z nami, bo po prostu spodobało nam się im się tutaj walka. Bardzo niewiele kont z tych, które wtedy przyszły, zostały z nami. Oni rzeczywiście w większości migrowali sobie później na inne KVK2, kiedy już się gdzieś tam, powiedzmy, w jakiś sposób odbudowali. Natomiast Mordor został z nami i zobaczcie, jak niekiedy konto farma może dojść do wielkich rzeczy. Kolejnym kontem, które tutaj wtedy doszło, to jest konto, na którym gra Wolfie. Wolfie to jest bardzo stary gracz. On jest na 7-1, jeden z niewielu graczy, którzy jest dłużej ode mnie na 7-1. Natomiast Wolfie odszedł z gry dosyć szybko. Wydaje mi się, że on odszedł z gry gdzieś tam na poziomie KVK2 czy KVK3, może najdalej. Grał w takim sojuszu, który u nas był wcześniej, Lion, tak? I później po prostu opuścił grę. Natomiast Wolfie do nas wrócił i grał na zupełnie innym koncie, swoim tym starym, które, wiecie, potrzebowało dużo jakby pracy, ale
ale cały czas grał i w ogóle to jest fantastyczny też człowiek. Jest u nas R4 i polecam, naprawdę fajnie się z nim gada i jest bardzo uczciwy, bardzo, bardzo, bardzo fajny koleś. Tak czy inaczej, Wolfie gra na koncie, które należało kiedyś do gracza, który się nazywał Sunyata. Sunyata też do nas migrował właśnie z tą grupą z Mordorem i to jest też fajna historia, bo Sunyata przyszedł do nas, miał, nie wiem, gdzieś tam 10 milionów mocy. On był takim, powiedzmy, mid-spenderem. Wydawał całkiem nieźle, ale nie nic dużo. Natomiast Sunyata od razu podchwycił te kraule nasze i zaczął rzeczywiście w tym uczestniczyć. Jakby uczył się ode mnie, od Breaksa, od Kubiego, tych ludzi, których już dzisiaj nie ma i razem z nami, powiedzmy, kraulował i on robił niesamowite wręcz postępy dzięki temu właśnie, że robił to kraule. To mu się tak spodobało, że on, wiecie, tak bardzo idzie do przodu w porównaniu z tymi jego kolegami, którzy tam byli, że on stwierdził, że on nie będzie jakby z nimi w ogóle zostawał, tylko zostanie sobie tutaj u nas na Królestwie i tutaj będzie te konto, że tak powiem, ulepszał. I naprawdę doszedł w tym koncie do niesamowitej mocy, na tyle, że kiedy Sunyata odchodził z gry, miał bardzo, bardzo dobre konto i stwierdził, że wtedy już właśnie Wolfie do nas jakby wrócił i on stwierdził, ja już te grę opuszczam, bo będę się zajmował innymi rzeczami, więc przekazał te konto właśnie Wolfiemu i Wolfie gra tak naprawdę na koncie od Sunyaty, bo Wolfie miał swoje konto kawalerii, a dostał w spadku, że tak powiem, konto piechoty, w którym jeszcze miał garnizon, też jakby nie miał może konieczności albo jakiejś wielkiej ochoty tego, żeby być w garnizonie, ale jako, że dostał, także Wolfie już jest i zostaje u nas gdzieś tam graczem z garnizonem. Teraz sobie widziałem, też zrobił Klusza, więc pewnie też będzie u nas używany, że tak powiem, jego marsz w garnizonie. Także tutaj też śmieszna sytuacja, ale chciałem pokazać te dwa konta, bo to jest fajna historia, szczególnie Sunyata, który przyszedł do nas, do Starego Królestwa, mając naprawdę niewielką siłę i przez te kraule, przez to, że był wytrwały, to wiecie, to nie była akcja, że on to zrobił w 2 tygodnie czy w 2 miesiące. Natomiast on po kolei KVK za KVK robił coraz lepsze liczby i coraz więcej wzrastał. Trochę podobnie jak Madara u nas, tak? To też jest gracz, który do nas przyszedł z bardzo niską mocą, w okolicach tam 10 milionów czy coś w tym stylu. To jest akurat kolega od Blada, naszego króla, i on też u nas bardzo mocno poszedł do góry w naszym królestwie. Także takich historii mamy kilka i takie historie pokazują, że warto, tak? Jeśli chodzi o tą migrację nawet tych mniejszych graczy, ja nie zawsze jestem przeciwko. Oczywiście na teraz ja też rozumiem, bo my nie chcemy też jakiejś X ilości graczy. Natomiast wtedy dla nas, na tamtym etapie, to było dla nas dobre. Bo nawet wtedy, jeżeli mieliśmy, nie wiem, 20 graczy, a z nich wyszło 2 dobrych, to dla nas to już było bardzo dobrze. Tak? Dzisiaj troszeczkę już się zmienił format naszego królestwa, już teraz bardziej chcemy tylko tych dobrych, albo tylko takich, którzy rzeczywiście mają może niską moc, ale są bardzo perspektywiczni, bo widać, że lubią walczyć, widać, że wiedzą, o co chodzi, tak? Natomiast już nie mamy jakby tego miejsca, żeby sprowadzić sobie wielu takich graczy i wiemy na przykład, że nie wiem, z 10 tylko jeden będzie taki, który z nami zostanie na dłużej albo taki, który z nami zawalczy, tak? Także tutaj sporo się zmieniło. Natomiast to jeszcze nie jest największa część tej migracji, która mnie tutaj najbardziej interesowała, bo druga część odezwała się do mnie wtedy gracz, który ona się nazywała Eliza, tak? To była dziewczyna z Hongkongu, która do mnie napisała i powiedziała, że ona by chciała przejść z większą grupą i miała tam wszystkie statystyki tej grupy, wiecie, kill points, moc i tak dalej, wszystko pięknie miała rozrysowane, te tabelki, które oni mieli, były w ogóle na ekstremalnie dużym poziomie. No ale co się dziwić, skoro oni tak naprawdę pochodzili z Królestwa 960. Tak, 960 wtedy, kiedy było budowane, wiecie, z tymi kontami typu Governor i tak dalej, te 960, które dzisiaj znacie, na poziomie, wiecie, KVK 1, KVK 2,
Tam była dosyć duża migracja i oni tam grali z tymi największymi graczami właśnie z tego królestwa, ale jako, że tam wiecie, tam nikt nie mógł nic powiedzieć, wiadomo, że na takich dużych imperiach bardzo często jest duży zamordyzm, ciężko było im wygrać jakiekolwiek wydarzenie, mimo że wydawali na tą grę sporo i oni stwierdzili, że taką mniejszą grupą przejdą sobie po prostu do innego królestwa. I jest to tak szczerze bardzo podobne do tego, co zrobiło te królestwo, które jest z nami w KVK tutaj, czyli 1316. Podejrzewam, że tu jest dokładnie ta sama historia. To jest królestwo, które tak naprawdę oni są w ogóle super podobni do 16GT. Nawet wiecie, ten emblemat jest bardzo podobny. Wydaje mi się, że to są gracze też, którzy kiedyś byli w 960. I tutaj sobie po prostu grają na innym królestwie, tak? Takim powiedzmy trochę mniejszym formacie. Nie wiem, czy może wrócą kiedyś do 960 czy coś takiego, natomiast to królestwo też jest naprawdę bardzo dobre. I oni stwierdzili, że bardzo chętnie przeszliby do takiego królestwa właśnie mniejszego jak nasze i wiecie, nazbierali sobie trochę wydarzeń i tak dalej. Nie wiem, jakie były wtedy ich plany. Czy to było ich taki plan, a dobra, wejdziemy tam na chwilę, a później sobie pójdziemy gdzieś indziej. Albo mieli, nie wiem, plan przejęcia tego królestwa. Tak czy inaczej, oni mieli moc i numery niesamowite. To byli naprawdę fajterzy i tam było mnóstwo kont takich super fajterów. I tutaj stanąłem przed olbrzymim wyzwaniem jako król, bo miałem propozycję, że przyjdą do nas bardzo dobrzy gracze i jeśli chodzi o nasz, wiecie, poziom garnizonu, rali, wszystkiego praktycznie, co było w grze, to nasze królestwo poszłoby jakby 1000% do góry. Natomiast problem był taki, że no trochę się bałem tego, że wiecie, że oni przyjdą i pierwsze co zrobią, to nas wszystkich wyzerują i zaczną tam po prostu swoje królestwo. No i wtedy miałem duży dylemat, tak? I się zacząłem zastanawiać, czy to rzeczywiście będzie warto zaryzykować, czy jednak nie będzie warto. Najpierw musiałem sobie to sam przemyśleć i ja myślałem w ten sposób, że to królestwo jest naprawdę w fatalnym stanie. I ja sobie pomyślałem, oni są na pewno walczakami i nawet jeżeli przyjdą i wyzerują tych wszystkich deadweightów, to może to nawet nie będzie takie złe. Może oni przyjdą, wyczyszczą to królestwo i po prostu później wybudują na tym coś lepszego, tak? Ale będziemy mieli tych fighterów i warto zaryzykować. Poza tym bez takich graczy nasze królestwo prędzej czy później i tak by, że tak powiem, zdechło, no bo nie da się go prowadzić bez dobrych graczy, tak? Mimo, że ich nie znałem, a też w rozmowach byli całkiem spoko. Z drugiej strony sobie myślałem, że oni naprawdę przyjdą, będą chcieli, wiecie, wygrywać wydarzenia i tak dalej. Nie ma problemu, o ile przyjdą na tyle długo, żeby nam pomóc w KVK i pomóc się odbudować, to było całkiem spoko pomysł. Więc rozmawialiśmy w Radzie dosyć długo i większość osób, którym mówiłem o tej migracji, było już na nie. Czyli wiecie, przyszli już do nas z tam 20 nowych graczy. Oni też mieli swoje problemy i tak dalej, oczywiście. A ja mówię, dobra, teraz przyjdzie jeszcze większa grupa, tam powiedzmy 30 graczy i oni są jeszcze więksi od was i mogą was wszystkich pozabijać, że tak powiem. U nas oczywiście teoretycznie było więcej graczy, ale tak jakbyśmy chcieli walczyć przeciwko nim, to podejrzewam, że byłoby naprawdę słabo. No i wtedy stwierdziliśmy, ja byłem na tak, większość była na nie, ale miałem wtedy już na tyle autorytetu, że ludzie powiedzieli, wiesz co? Większość osób wypowiadało się w takim tonie. Ja jestem, że tak powiem, bardziej na nie, czuję zagrożenia, jakie to niesie. Natomiast jeżeli ty uważasz, że jesteś na tak, to zrób to i jestem za tobą, tak? I tak powiedziało bardzo wiele osób, że to jest tak jakby moja decyzja. I ja też na koniec dnia wziąłem tą decyzję na siebie i powiedziałem, jakby co, to ja to biorę na siebie i to jest moja odpowiedzialność, co się będzie dalej działo. I co się okazało? Oni do nas przyszli i okazało się, że byli jeszcze w kolejnych odcinkach o tym usłyszycie, że byli naprawdę ostoją naszego królestwa. Zresztą dzisiaj są, bo to między innymi był Pui Pul, który właśnie wtedy przyszedł
do nas, do naszego królestwa, jako największy, że tak powiem, whale. Snorlax też jest z tej grupy, tylko dołączył do nich później, więc on nie przyszedł, że tak powiem, w tej pierwszej fali. Wtedy też przyszedł do nas Mad Max, do którego tutaj będzie o nim osobny odcinek, bo to jest po prostu moim zdaniem z tych wszystkich króli, o których słyszałem, widziałem i tak dalej, no wiadomo, że z Maxem mam bliskie kontakty. Dla mnie to był najlepszy król w Rise of Kingdoms, jakiego kiedykolwiek spotkałem i kiedykolwiek był, naprawdę fantastyczne umiejętności, jeśli chodzi o zarządzanie grupą Maxa. On też wtedy do nas przyszedł i przyszło do nas wiele kont, które dzisiaj jeszcze z nami są. Na przykład Joel, Guinma też jest, to też jest gracz, który wtedy do nas przyszedł. Dante przyszedł też z tej grupy, ale troszeczkę później. Oni po prostu też dołączali wielu graczy później, tak? Wing też jest z tej grupy już naprawdę. Joel na 100% przeszedł dokładnie wtedy, bo go dobrze pamiętam. A niektórzy ludzie z tej grupy po prostu do nas dołączali w miarę jak nasze królestwo, że tak powiem, zaczęło sobie lepiej radzić. Także oni tutaj po prostu do nas zaczęli dołączać. I na początku było naprawdę całkiem nieźle. Oni do nas przyszli i okazało się, że nie chcą nas wyzerować, bo po pierwszym tygodniu tego nie robili. Byli naprawdę super, jeśli chodzi o zasady. Przestrzegali tych zasad i też o dziwo, znaczy o dziwo, no tak żeśmy się też umawiali, tak? Oni naprawdę respektowali to, że ja jestem jakby królem na tym królestwie. Oni też oczywiście chcieli tam być oficerami, więc daliśmy im tam chyba dwa stanowiska oficerów. Rozmawialiśmy z nimi, było z tym też oczywiście sporo problemów i tak dalej, tak? I kłótni i tak dalej. Natomiast oni w KVK, jak później jeszcze usłyszycie, naprawdę dali nam bardzo, bardzo dużo i dzisiaj, patrząc na tą decyzję, która była mega ryzykowna, to zrobiłbym to 100 razy i jeszcze raz, ponieważ to naprawdę odmieniło Królestwo 71 bardzo, tak? Mimo, że mieliśmy tam ciężkie czasy, mieliśmy też lepsze, różnie to bywało, ale koniec końców uważam, że to była dobra decyzja, że to naprawdę odmieniło bardzo pozytywnie to królestwo, jeśli chodzi o naszą skuteczność w KVK. A możecie mówić, co chcecie, że wiecie, liczy się atmosfera i tak dalej, i tak dalej. Natomiast możecie mieć najlepszą atmosferę, a jak zaczniecie przegrywać jedno KVK za drugim, to ludzie po prostu zaczną odchodzić. Ta atmosfera się zacznie psuć, bo przegrywamy, czemu zawsze my, czemu nam tak słabo idzie i tak dalej, i tak dalej. Także to wcale nie jest tak pięknie, jakby się wydawało. Więc tą migrację przeprowadziłem, tak, doszli do nas naprawdę sporo graczy przed tym kolejnym KVK, które mieliśmy grać. Wtedy też nie było ich tak często, nie było możliwości, żeby, wiecie, grać zaraz 2 tygodnie po jednym KVK i następne. Było to wszystko rozłożone w czasie, więc mieliśmy jeszcze dużo czasu na przygotowania. Okej, jeszcze trochę o tej migracji powiem, ale nie chcę, żeby ten odcinek trwał już niesamowicie długo. Przyjęliśmy tam jeszcze kilku koreańskich graczy, tak, którzy byli też naprawdę, wydawali się super spoko do walki, natomiast oni niestety później od nas odeszli i wtedy się też dowiedziałem, jak wielką kosę mają między sobą Koreańczycy i Chińczycy, tak, bo oni naprawdę nie znosili się, że tak powiem, od pierwszego dnia, pomimo że jedni i drudzy byli walczakami, to naprawdę widać było, że cokolwiek się złego zdarzyło, to oni od razu, że tak powiem, byli do siebie jedni na drugich wrogo nastawieni. Ale to też takie historie, których można się gdzieś tam nauczyć, powiedzmy, i udało się to wszystko gdzieś tam tym zarządzić. Okej, w takim razie to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że on Was zainteresował i że się Wam podobał. A następnych opowiemy sobie już, jak z tymi graczami żeśmy się dogadywali na pierwszych etapach, bo naprawdę nie jest łatwo. Wiadomo, że jak ktoś do nas przychodzi po migracji, to na początku jest taka sielanka, o jak super, żeście przyszli, o jacy nagle jesteśmy aktywni i w ogóle mamy więcej graczy i lepsze numery i tak dalej. Natomiast wiecie, po tygodniu, po 2 tygodniach już zaczyna się takie, a może byście to zmienili, a może nie, a może coś tam, tak, a dlaczego ktoś tutaj coś
zrobił tak, jak nie miało być, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest wszystko historie, które jeszcze przed nami, i zgrzyty też, które oczywiście były, więc nigdy nie myślcie, że jeżeli robicie migrację do królestwa, to to przebiegnie po prostu tak płynnie, tak fantastycznie, jakby nie wiadomo co, bo jest to po prostu bardzo, bardzo rzadkie. Kiedy przychodzi do nas duża grupa do królestwa, to oni mają ze sobą dużo plusów, ale oni też mają swoje przyzwyczajenia, oni mają swoje zasady, oni mają swoje problemy między sobą i tak dalej. I to wszystko jest i to nie zniknie, i prędzej czy później to wyjdzie, tak? I później jest tylko kwestia, czy to będzie zgrzytało na tyle, że jedna grupa będzie musiała to królestwo jednak opuścić, czy uda nam się na tyle tym zarządzać, żeby te grupy u nas zostały, żeby się jakoś, że tak powiem, między sobą pogodzić. Wydaje mi się, że na 7-1 to się udało, że u nas naprawdę i jedna grupa, i druga grupa została w królestwie, nie było żadnej wojny domowej i do dzisiaj gramy ze sobą razem, mimo że wiecie, ja w międzyczasie się pokłóciłem z tymi graczami, niekiedy wiecie, miałem takie ostre konwersacje z tymi ludźmi, ale na drugi dzień żeśmy sobie wbijali piątki i razem żeśmy walczyli, także też trzeba mieć dystans do tej gry. Okej, teraz to już naprawdę kończę ten odcinek i do usłyszenia następnym razem. Cześć!